Mówi Zofia z Krakowa, witam wszystkich zebranych. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Pierwszy anioł przynosi Ewangelię. I widziałam innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemieniom i językom i ludom. Apokalipsa 14:6. Zostaliśmy upoważnieni iść naprzód i głosić Ewangelię każdemu stworzeniu. Mamy przynieść zgubionym wieści o tym, że Chrystus może przebaczyć grzech, zmienić charakter, przyoblec duszę w szaty Jego sprawiedliwości, przywieźć grzesznika do Jego prawego umysłu, pouczyć go i zaopatrzyć tak, aby był współpracownikiem Boga. Ewangelia nie ma być przedstawiona jako nieżyciowa teoria, ale jako żywotna siła mogąca zmienić życie. Bóg pragnie, aby odbiorcy Jego łaski byli świadkami jej mocy. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawienia dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, tak jak napisane, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Rzymian 1:16-17. Sami z siebie nie jesteście zdolni uczynić czegokolwiek dobrego. Jednak to, czego nie potrafimy uczynić, zostanie dokonane mocą Boga w każdej posłusznej i wierzącej duszy. To właśnie przez wiarę dane było dziecko obietnicy. To właśnie przez wiarę rodzi się duchowe życie, a my zostajemy uzdolnieni do wykonywania czynów sprawiedliwości. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Niewyczerpane zasoby niebios są do ich dyspozycji. Chrystus daje im tchnienie z Jego własnego ducha, życie z Jego własnego życia. Duch Święty ofiarowuje swoje najwyższe siły, aby działać w sercu i umyśle. Gdy Jego słowa pouczenia zostały przyjęte, by owładnąć nami, Jezus staje się dla nas stałą obecnością, kontrolując nasze myśli, idee i działania. Już odtąd nie my żyjemy, ale to Chrystus żyje w nas i On jest nadzieją chwały. Własne ja umarło, lecz Chrystus jest żyjącym Zbawicielem. Tajemnicę zakrytą od wieków, od pokoleń, a teraz objawioną świętym i Jego, im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Kolosan 1:26-27. Dusze, które były zrodzone w podobieństwie do szatana, zostały przemienione na obraz Boga. Ta zmiana sama w sobie jest cudem nad cuda. Zmiana dokonana przez Słowo jest jedną z najgłębszych tajemnic Słowa. Nie potrafimy jej pojąć, możemy jedynie wierzyć, jak powiada Pismo, że to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Kolosan 1:27. Znajomość tej tajemnicy wyposaża nas w klucz do innych tajemnic. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Rzymian 16:25-26. Prawdziwe posłuszeństwo jest uzewnętrznieniem wewnętrznej działającej zasady. Jeżeli dzisiaj jesteś posłuszny Bogu, tym samym jesteś gotowy, gdyby dzisiaj Chrystus powrócił. To, czego potrzebujesz, to Chrystus ukształtowany wewnątrz, nadzieja chwały. Abyśmy postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Kolosan 1:10-11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Chrystusa ku chwale i czci Boga. Filipian 1:9-11.
kiedy poznajemy Ewangelię, możemy dać chwałę Bogu, odzwierciedlając w życiu Jego charakter. On wzywa nas, abyśmy bali się Boga i oddali Mu chwałę. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Objawienie 14:7. Oddać chwałę Bogu znaczy objawiać w sobie Jego charakter i w ten sposób Go rozgłaszać. Nie możesz uświęcić Jego imienia, nie możesz Go przedstawiać światu, jeśli w życiu i charakterze nie przedstawiasz rzeczywistego życia i charakteru Boga. Możesz to uczynić jedynie poprzez przyjęcie łaski i sprawiedliwości Chrystusa. Religia Chrystusa oznacza więcej niż przebaczenie grzechów. Ona oznacza odrzucenie naszych grzechów i wypełnienie pustki łaskami Ducha Świętego. Ona oznacza serce opróżnione z własnego ja, poświęcone przez obecność zamieszkującego w nim Chrystusa. Gdy Chrystus włada w duszy, panuje w niej czystość i wolność od grzechu. Ci, którzy oczekują na przyjście oblubieńca, mają mówić ludziom: oto wasz Bóg. Ostatnie promienie litościwego światła, ostatnie poselstwo łaski, jakie ma być dane światu, jest objawieniem jego charakteru miłości. Wszczepiając w ich serce zasady swego Syna, swego Słowa, Duch Święty rozwija w ludziach atrybuty Boga. Światło Jego chwały i Jego charakter ma rozbłysnąć w Jego naśladowcach. W ten sposób mają uwielbić Boga, oświetlając drogę wiodącą do domu oblubieńca, do miasta Bożego, na ucztę weselną baranka. Przybliżamy się do sądu i ci, którzy niosą światu poselstwo przestrogi, muszą mieć czyste ręce i serca. Muszą posiadać żywą łączność z Bogiem. Myśli mają być czyste i święte, a dusze nieskazitelne. Ciało i duch, dusza i duch muszą być czystą ofiarą dla Boga, gdyż inaczej On jej nie przyjmie. Precz, wyjdźcie stamtąd nieczystego, nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Izajasz 52:11. Bo godzina sądu jego nadeszła. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpią zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. 1 Piotra 4:17-18. Samo wyznanie nic nie znaczy. Imiona są zapisane w księgach zborowych na ziemi, lecz nie w księdze życia. Gdy księgi zapisów są otwarte w czasie sądu, życie każdego, kto wierzył w Jezusa, jest przeglądane w obecności Boga. Począwszy od tych, którzy żyli jako pierwsi na ziemi, nasz obrońca przedstawia przypadki każdej kolejnej generacji, a kończy na żyjących. Każde imię jest wymienione, każdy przypadek dokładnie badany. Imiona są przyjmowane, imiona są odrzucane. Jeśli czyjeś grzechy pozostają w księdze zapisów nieodżałowane i niewybaczone, ich imiona będą wymazane z księgi Bożej pamiątki. Pan oświadczył Mojżeszowi: tylko ten, który zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z mojej księgi. Wyjścia 32:23. A prorok Ezechiel mówi: a gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożnych, czy ma żyć, nie będzie mu przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił. Umrze. Ezechiel 18:24. Wszyscy, którzy naprawdę żałowali swojego grzechu i przez wiarę domagali się krwi Jezusa jako odkupieńczej ofiary, otrzymali przebaczenie wpisane pod swoim imieniem w księgach niebios. Jeśli stali się oni uczestnikami sprawiedliwości Chrystusa, a ich charaktery okazały się być w zgodzie z Bożym prawem, ich grzechy zostaną wymazane, a oni sami uznani za godnych życia wiecznego. Jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Izajasz 43:25. Teraz jest czas, kiedy mamy wyznawać i porzucać nasze grzechy,
aby mogły zawczasu podlegać osądowi i być wymazane. Teraz jest czas, aby oczyścić się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. 2 Koryntian 7:1. Wielki sąd odbywa się i przez pewien czas będzie trwał. Teraz Pan mówi, zmierzcie świątynię i tych, co się w niej modlą. Pamiętaj, gdy zajmujesz się swoimi sprawami, Bóg cię mierzy, gdy uczestniczysz w swoich obowiązkach domowych, gdy angażujesz się w rozmowy, Bóg cię mierzy. To jest dzieło, które się teraz odbywa, aby zobaczyć, kto wytrwa do końca. Mierzenie świątyni i tych, którzy się w niej modlą. Ci, którzy stoją wiernie, będą mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdy wykonujemy naszą pracę, pamiętajmy o tym, który bada ducha, w jakim to czynimy. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada ducha. Przypowieści 16:2. Każdego dnia Bóg bada cię, aby ci pomóc trwać i aby zachować cię we właściwym duchu. On cię ostrzega, a jeśli zawiedziesz, pomaga pokutować. On chce, abyś się nauczył, jak pozwolić Jego duchowi kierować tobą przez cały czas. Jako naśladowcy Chrystusa badajmy nasze serca jak zapaloną świecą, aby zobaczyć, jakiego rodzaju ducha posiadamy. Dla naszego obecnego i wiecznego dobra poddajmy krytyce nasze działania, aby zobaczyć, jak one wyglądają w świetle Bożego prawa, gdyż to prawo jest naszym probierzem. Wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Księga Kaznodzieja Salomona 12:13-14. Prawo Boże ujawnia tajemnice serca. Każde działanie jest osądzone przez motywy, które do niego skłaniają. Tylko to, który jest w zgodzie z zasadami Bożego prawa, ostoi się na sądzie. Boże prawo sięga uczuć i motywów w tej samej mierze jak działań zewnętrznych. Ono ujawnia tajemnice serca, rzucając światło na rzeczy, zanim zostaną ukryte w ciemności. Bóg zna każdą myśl, każdy cel, każdy plan i każdy motyw. Księgi nieba posiadają zapis grzechów, które zostałyby popełnione, gdyby tylko była ku temu okazja. Bóg przywiedzie na sąd każde dzieło, każdą tajemnicę. Za pomocą swego prawa ocenia charakter każdego człowieka. Ukryte grzechy nie są nieświadomymi grzechami. One są grzechami, które masz w sercu i umyśle, ale których jeszcze nie uzewnętrzniłeś. Prawo Boże zauważa zazdrość, zawiść, nienawiść, złośliwość, mściwość, żądzę i ambicje, które przewalają się przez duszę, lecz nie znalazły wyrazu w zewnętrznym działaniu, ponieważ brakowało okazji, a nie woli grzeszenia. Te grzeszne uczucia brane będą pod uwagę w dniu, kiedy Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, czy dobrą, czy złą. Kaznodzieja Salomona 12:13-14. Nie ma bowiem nic ukrytego, aby nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane, nie miało wyjść na jaw. Łukasz 8:17. Bóg odczytuje cele i motywy. Każde dzieło i każda tajemnica odkryte są dla Jego wszechwidzącego oka. Żadna myśl, słowo czy działanie nie umknie Jego uwagi. On wie, czy kochamy i uwielbiamy Jego, albo zadowalamy i wywyższamy siebie. On wie, czy nasze uczucia przywiązujemy do rzeczy niebiańskich, czy też ziemskich, zmysłowych i demonicznych. Ten, kto znajduje upodobanie w zajmowaniu się obrazami nieczystości, kto pobłaża złej myśli i pożądliwemu spojrzeniu, może w otwartym grzechu, w jego brzemieniami wstydu, z rozdzierającym sercu smutku dostrzec prawdziwą naturę zła, które ukrył w zakamarkach duszy. Boże oko nie zasypia. On zna każdy grzech, który jest ukryty przed oczyma śmiertelnika. Winni wiedzą, jakie grzechy mają wyznać, aby ich dusza stała się czysta przed Bogiem. Teraz Jezus daje im możliwość wyznania prawdy.
Prawo wymaga, aby dusza była czysta, a umysł święty, aby myśli i uczucia mogły być w zgodzie z wzorcem miłości i sprawiedliwości. Dziękuję.